W niedzielę 19 maja w gminie Dziełdowo odbyły się obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się od zgrupowania jednostek OSP z terenu gminy Dziełdowo na placu przed kościołem parafialnym pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w Burkacie. Mamy dzisiaj święto strażaka w gminie Działdowo. Rozpoczęliśmy to mszą świętą w parafii Burkat. Jest to okazja do podziękowania dla druhów za to, co przez cały rok robią dla mieszkańców gminy Działdowo. Uczestniczą dzisiaj wszystkie jednostki. Mamy w gminie 6 jednostek. Po mszy przyszedł czas na cześć uroczystą, w trakcie której wójt Mirosław Zieliński odczytał i wręczył listy gratulacyjne dla prezesów poszczególnych jednostek OSP. W gminie Działdowo funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i wszystkie te jednostki dzisiaj wytypowały delegacje i uczestniczą w uroczystości. Zostałem zaproszony przez wójta gminy Działdowo, pana Mirosława Zielińskiego. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć właśnie z druhami z gminy Działdowo, z której się wywodzę i mogę dzisiaj świętować razem z nimi Dzień Świętego Floriana. Chciałbym tu serdecznie podziękować druhom z gminy Działdowo za ich zaangażowanie, za coraz większe podnoszenie własnych kwalifikacji, szkolenie się, ale również to, że są w każdej chwili do dyspozycji nas wszystkich i zawsze jesteśmy i mamy możliwość korzystania z ich pomocy, jak i również możemy ich zawsze na nich liczyć. Czy to w przypadku zdarzeń związanych z pożarami, czy też zdarzeń drogowych, czy innych. Także cieszymy się bardzo, że strażacy są w gotowości, zawsze chcą nam pomagać i za to chciałbym im bardzo serdecznie podziękować. Przybyli goście podziękowali strażakom ochotnikom za zasługi i zaangażowanie w ciężką pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Chciałbym tu złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim druhom i oczywiście ich rodzinom. No, życzę wszystkiego dobrego. Oczywiście stare powiedzenie, że tyle powrotów, ile wyjazdów. Głos zebrali również zastępca komendanta policji Adam Borowski oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jan Florek, którzy podziękowali za współpracę, chęć niesienia pomocy i trud towarzyszący działaniom ratowniczo-gaśniczym, życząc strażakom satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Także jeszcze raz na koniec wszystkiego dobrego dla Was, dla Waszych rodzin, spokoju w służbie. To już nie będę przedłużał, tym bardziej trzeba tam u Was spada, u nas nie.